Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim radnym. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Otwieram trzecią sesję Rady Miejskiej w Sobótce. Zanim przejdziemy do naszej pracy, bardzo proszę o powstanie, abyśmy uczcili chwilą ciszy tragicznie zmarłego prezydenta miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność dzisiejszego rowerowych na terenie gminy Sobótka, jednak pojawią się tam dodatkowe koszty związane z studium wykonalności oraz przeprowadzeniem analiz w zakresie zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń, w tym oszczędności energii. Dodatkowo potrzebujemy 30 tysięcy, czyli razem zadanie na chwilę obecną będzie o wartości 70 tysięcy. 70 tysięcy przekażemy z pozostałych usług z dróg gminnych. Już tam teraz uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Sobótka na 2019 rok. Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. W budżecie gminy Sobótka na 2019 rok po stronie wydatki wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Punkt 2. Plan nakładów na wydatki inwestycyjne realizowane w 2019 roku wykazany został w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. W wyniku wprowadzonych zmian budżet gminy Sobótka na 2019 rok wynosi po stronie dochody 60 50 791 zł 47 groszy, w tym dochody bieżące 53 267 605 zł i 8 groszy, dochody majątkowe 6 783 186 zł i 39 groszy. Po stronie wydatki 63 220 171 zł i 17 groszy, w tym wydatki bieżące 48 606 954 zł, wydatki majątkowe 14 613 217 zł i 17 groszy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sobótka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Uzasadnienie do uchwały Rady Miejskiej. Dział 600, rozdział 616, paragraf 430.0 zmniejsza się o 70 tysięcy i przeznacza na ścieżki rowerowe w gminie Sobótka. Dział 600, rozdział 616, paragraf 605.0 zwiększa się o 70 tysięcy i przeznacza na zadania inwestycyjne budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka. W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach działania 3.4 wdrażanie strategii niskoemisyjnych na Bundlazji na zadanie pod nazwą budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sobótka, konieczne jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz przeprowadzenie analiz w zakresie zmniejszenia hałasu i emisji zanieczyszczeń, w tym oszczędności energii. Dokumentacja ta umożliwi złożenie wniosku i realizację zadania. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Sobótka o łącznej długości około 6,5 km. Docelowo ścieżki mają połączyć punkty komunikacyjne w mieście, PKP i PKS z atrakcjami turystycznymi, Zamek w Górce i Kultowa Rzeźba w Nich oraz placówkami oświatowymi SP1, SP2, przedszkole publiczne przy ulicy Słonecznej i ulicy Świdnickiej oraz obiektami sportowymi, stadion przy Alei Świętej Anny, hala sportowa przy ulicy Świdnickiej. W ramach projektu planowana jest budowa punktów przesiadkowych, tzw. Park and Drive i Bike and Drive. Dział 800, rozdział 801.06, paragraf 254.0 zmniejsza się o 6 tysięcy i przeznacza na dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dział 854, rozdział 854.0, paragraf 254 zwiększa się o 6 tysięcy i przeznacza na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego oddziału przedszkolnego przy niepublicznej szkole podstawowej w gminie Sobótka. Dziękuję bardzo za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu. Ta część dotycząca ścieżek rowerowych jest nową inicjatywą. Tutaj już częściowo było na ten temat w uzasadnieniu przytoczone, zostały przytoczone informacje.
ale w związku z tym, że jest to nowa inicjatywa, bym mogła jeszcze prosić panią wiceburmistrz Ewę Pietrzyńską o zaprezentowanie, przybliżenie nam trochę tego, co decydowało, że wybraliście akurat taki to jest program, tak, dlaczego akurat tędy będzie przebiegała ścieżka, jakie były tak naprawdę warunki, żeby przystąpić do tego projektu. Proszę nam teraz powiedzieć. Szanowni Państwo, postanowiliśmy, że będziemy aplikować o ścieżki rowerowe na terenie gminy Sobótka. Jest to wniosek, który musimy złożyć do 25 lutego. Robimy ten wniosek wspólnie z partnerstwem Jęcz, Laskowice i Trzebnica, też dzięki dla tym, aby uzyskać jakby największą liczbę punktów. Musimy zacząć od miasta, ponieważ jest to związane z ciągłością. Mamy tutaj dworzec autobusowy, mamy również stację PKP. Jak Państwo wiecie, jest realizowana rewitalizacja linii kolejowej. Wobec powyższego jakby ten nasz wniosek jest spójny z tym, co będzie realizował Urząd Marszałkowski, jeśli chodzi o uruchomienie linii Wrocław-Świdnica. Wniosek dofinansowany będzie w 85% ze środków zewnętrznych. Na chwilę obecną aplikujemy. Pierwsze informacje dotyczące, czy nasz wniosek dostanie dofinansowanie, spodziewałam się, że będzie to gdzieś w okresie sierpień-wrzesień. Sama realizacja to jest 2019-2023. Jeszcze dosłownie dwa zdania na temat tego, bo już słyszymy miasto, słyszymy dworce, tak? Pojawiły się tam konkretne już wytyczone ścieżki, tak? Konkretne trasy, którymi ma przebiegać. Też były pytania radnych, dlaczego akurat takie punkty, a nie inne. Chciałabym, aby pani potwierdziła. Nie możemy zacząć od wsi, bo tak mówię, musimy się zobaczyć dworców, tak? To jest typowe ograniczenie niskiej emisji, czyli parkuj i jedź, tak? Zostaw samochód, przysiądź się na inny środek lokomocji. Musimy zacząć to po prostu od miasta, tak? Kiedyś te ścieżki były bardziej obwarowane, musieliśmy się łączyć z Wrocławiem. Teraz jest troszeczkę to zmniejszone, tak? Ale niemniej jednak, no, nie możemy zacząć od wsi, niestety. Też bardzo, bardzo byśmy chcieli, niestety, to są pewne ograniczenia. To jest jakby pierwszy etap, my zamierzamy oprócz ścieżek rowerowych wyznaczać trasy rowerowe, tak? Projekt wtedy będzie spójny, będzie stanowił jedną całość. Czy te ścieżki rowerowe będą biegły na trasach, gdzie jeżdżą samochody, na ulicach, czy to będą zupełnie inne? Szanowni Państwo, my sporządzamy koncepcję, kontaktujemy się z projektantami dzisiaj, bo jakby po uchwale będziemy mieć narzędzie do tego, żeby rozpocząć pracę na PFW. Te ścieżki i trasy też się zmieniają, bo pierwszy zamysł jest troszeczkę inny, niestety ze względu na to, że no nie we wszystkich miejscach da się zrobić tą ścieżkę. Jest to obwarowane zarówno jakby terenem, który posiadamy, jak i również zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Więc jakby lokalizacja i stricte potwierdzenie no, będzie dopiero w momencie, kiedy sporządzimy te PFW, tak? I część ścieżek jest zlokalizowane po naszych drogach, część w poboczu drogi powiatowej, także... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To jeżeli to dotyczy samego tego projektu uchwały, tak? Bo czyli jest ścieżek rowerowy. Proszę Państwa, w czasie sesji zadawać pytania mogą radni, aby móc podjąć uchwałę, tak? Natomiast jeżeli, ja rozumiem, że jeżeli teraz aplikujemy tam do lutego i będzie już rozstrzygnięcie, czy już będzie coś bardziej pewnego, to w ogóle na temat ścieżek rowerowych pewnie będą jeszcze spotkania, dlatego że ta grupa związana w ogóle z ożywieniem ruchu na rowerach, tak ogólnie mówiąc, jest bardzo duża i tutaj pojawia się wiele perspektyw, bardzo możliwe, że tych możliwości zabiegania o dofinansowanie będzie znacznie więcej. I w zależności od tego, jakie programy będą się pojawiały, to w takim razie będziemy bardziej informować, kiedy te tematy będą poruszane na komisjach, aby swobodnie można było rozmawiać, a jeżeli będzie zainteresowanie, aby jeszcze tak w ramach współpracy ze społeczeństwem bardziej ożywić tą dyskusję i wziąć udział w rozmowach, no to będziemy rozważać spotkania, ale już poza sesją. W tej chwili, proszę Państwa, dziękuję za przedstawienie projektu uchwały.
I szanowni Państwo radni, rozpoczynam dyskusję. To oznacza, że Państwo radni mogą jak najbardziej jeszcze zadawać pytania w zakresie treści przedstawionej uchwały, przedstawionej przez panią skarbnik. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie przed przystąpieniem do głosowania? Nie widzę, dziękuję. Zatem przepraszam bardzo. System przyjmie, wybrany przycisk został, tak? Panie radny Kotwica, proszę bardzo o zabranie głosu. W związku z wcześniejszą naszą rozmową, ja jestem oczywiście za, tylko nie odpowiadam, to właśnie jedna lokalizacja i wstrzymam się od głosu, to chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Zatem zamykam dyskusję i rozpoczynamy, przystępujemy do głosowania nad uchwałą, nad projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i wybranie właściwego przycisku. Kto z Państwa wstrzymał się, proszę o podniesienie ręki i wybranie odpowiedniego przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw, proszę o podniesienie ręki i wybranie odpowiedniego przycisku. Dziękuję bardzo, czekamy na wyniki głosowania. 14 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Zatem stwierdzam, że uchwała Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Sobótka na 2019 rok została przyjęta. Punkt 5 porządku obrad. Uchwała w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Sobótka na lata 2019-2030. Zapraszam panią dyrektor, panią Katarzynę Dwornik. Chciałbym o przedstawienie projektu uchwały. Czy ja mogę panią dyrektor tutaj prosić? Nie, ja mam gnośnie. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Sobótka na lata 2019-2030. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 16b artykuł 17 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Rada Miejska w Sobótce uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się strategię rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Sobótka na lata 2019-2030 stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Sobótka. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję za przedstawienie projektu uchwały i bardzo proszę panią dyrektor o przybliżenie w skrócie, czego ta strategia dotyczy i co ona zawiera w sobie. Zgodnie z artykułem 17 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja strategii rozwiązywania problemów społecznych, dlatego należało opracować ten dokument. Poprzedni dokument przestał obowiązywać z dniem 31 grudnia 2018 roku. Prace nad samym dokumentem trwały od września do listopada 2018 roku. Zostały wysłane do przedstawicieli organizacji, do szkół ankiety progresywne, które zostały wypełnione i wskazane były problemy, które dotyczą mieszkańców gminy Sobótka. I te propozycje zostały uwzględnione w strategii, w celach i działaniach i zadaniach do realizacji. Strategia ta zawiera podział na takie trzy części. Pierwsza część to jest edukacja publiczna, kultura, samoorganizacja społeczności lokalnej. Druga to jest pomoc społeczna, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, pomoc osobom niepełnosprawnym i starszym. I trzecia to jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanów. Określone są w strategii działania, zadania, terminy realizacji, wskaźniki realizacji
i ewentualnie możliwość pozyskania środków z jakich działów do każdego zadania. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie do projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i zgłoszenie się. Nie widzę. Proszę jeszcze właściwe komisje, które opiniowały ten projekt uchwały, o wyrażenie swojej oceny. Proszę bardzo. Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Zatem zamykam dyskusję i przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Sobótka na lata 2019-2030. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i wybranie właściwego przycisku. Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Proszę również o podniesienie ręki i wybranie przycisku. Mamy wyniki głosowania. 15 głosów za, 0 wstrzymujących, 0 przeciw. Zatem stwierdzam, że uchwała Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla miasta i gminy Sobótka na lata 2019-2030 została przyjęta. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. I punkt 6 w porządku obrad, wolne wnioski i informacje. Szanowni Państwo, mamy z takich informacji najbardziej świeżych. Rozpoczęły się już spotkania w sołectwach. Są wybierani nowi sołtysi. Jesteśmy po dwóch zebraniach i w imieniu Rady chciałabym złożyć gratulacje panu Piotrowi Murawskiemu, nowemu sołtysowi w Wędkowicach. Bardzo się cieszymy, że pan Piotr będzie kontynuował swoją działalność społeczną. Gratulujemy również panu Antoniemu Longierowi ze Szczegóła. Pan Antoni również będzie kontynuował swoją już wieloletnią działalność samorządową i życzymy wielu powodzeń. Zapraszamy do współpracy. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma wolne wnioski jakieś i komunikaty? Dziękuję bardzo, nie widzę. Sołtys, tak? Zapraszam, proszę bardzo. Znaczy ja mam jedną kwestię. W zeszłym roku o tej sprawie mówiłem, a w tym roku składam podziękowania na ręce pana burmistrza do wszystkich dyrektorów za książki, które były zebrane. Książki są na wschodzie, tam by miały iść, to tłumaczę. Była w zeszłym tygodniu pani z tłumacza, są zachwyceni tymi książkami, bo faktycznie nie posiadają żadnych polskich książek. To znaczy jeszcze jest też mały wniosek, że będę chciał jeszcze znowu z dyrektorami się skontaktować. Jeżeli by były jakieś książki, to też bym ponownie zabrał i przekazał im, żeby poszły tam na wschód. Bo powstają polskie szkoły, powstają polskie biblioteki, a nie mają nic. Ukraińcy po prostu nie dokładają do tego żadnej ręki, wręcz odwrotnie, unikają takich spraw. Robią to wszystko Polacy polskiego pochodzenia, babcie, dziadki i nauczyciele tacy, którzy są tam z takiego prawdziwego powołania. I drugą kwestią taką, że mówimy o sołtysach, o wyborach, o długich kadencjach. Mamy tutaj najstarszego sołtysa kadencjami. I następny będzie Antoni. Pomyśleć o jakimś oznaczeniu dla naszego najstarszego sołtysa. Bo pracujemy tak jak pracujemy, większość pracujemy społecznie, bo taka jest rola. I chociaż pomyśleć o jakimś oznaczeniu dla naszego Stanisława. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Wszystkie te wnioski zostaną poddane. A jak będzie ta akcja kontynuowana z książkami, to jeszcze myślę, że pan sołtys zda informację, jakiego rodzaju książki są potrzebne, tak, czy podręczniki, tak, czy książki do czytania, tak?
Myślę, że wiele osób byłoby gotowe. Czy były zabrane z drugich klas, które były wycofowane z czwartych klas? Podręczniki również, tak? Podręczniki najbardziej. To one były przecież praktycznie nowe i to się bardzo przydały do klas pierwszych elementarzy tego rodzaju. To się przydało niesamowicie. Są zachwyceni. Panie sołtysie, już burmistrz podpowiada, że w bibliotece miejskiej też są w tej chwili robione jakieś reorganizacje i niewykluczone, że tam bardzo ciekawe książki również będą do dyspozycji, ale inicjatywa jest bardzo ważna. Dziękujemy za taką informację. Postaramy się w miarę możliwości również koordynować to, przynajmniej poprzez zapraszanie innych do wzięcia udziału w tej akcji. Czy jeszcze ktoś z Państwa na jakiś wniosek i komunikat? Nie widzę. Zatem po wyczerpaniu porządku obrad stwierdzam, że zamykam trzecią sesję Rady Miejskiej w Sobótce. Dziękuję bardzo Państwu i do widzenia.